I teraz tak. Czy tu jest miejsce, które można by wysadzić, jakoś przejść tam? Nie bardzo. Nie bardzo jest miejsce, żeby się wspiąć. Nie. To mi trochę tak daje do myślenia, bo inny kolor. Cały. Czyli nie. A jakbyśmy poszli tu w prawo? O, właśnie. Jest. I wygląda, jakby był tu już od jakiegoś czasu. Dobra, bierzemy. Kolejny iniektor Niro. Dobrze. Jeszcze jeden mikrorejestrator. Ciekawe, czy ten mi w końcu powie, co wy tutaj wyprawialiście. To mi pomoże się skupić. Notatka 701. To nasza druga wyprawa do systemu jaskiniowego groty High Desert, czyli terenu 15. Kontynuując badania doktora Blacka, potwierdziliśmy śmierć dużej kolonii nietoperzy Euderma maculatum, lamków uszatych. Kolonia liczyła od 3 do 4 tysięcy osobników. Przebadane osobniki, oprócz spodziewanych objawów w postaci prążkowania mięśni, żylaków i utraty sierści, noszą ślady ugryzień i zadrapań, mają rozerwane błony skrzydłowe, a ich obrażenia odpowiadają późnej fazie agresji obserwowanej wśród innych zwierząt. Poza tym, co to w ogóle za infekcja do jasnej cholery? Sprawiła, że nietoperze dosłownie rzuciły się sobie do gardeł. Całe szczęście, że mnie przy tym nie było. Muszę oznaczyć próbki do laboratorium. Mam nadzieję, że doktor Black jednak się myli. Oby to do tego też się mylili, ale pewnie nie. Na razie to obawiam się, że nie wiem nic o tej infekcji. Co tu się stało, że ona w ogóle zarażała ludzi? Co się za tym kryje? Shit. O kurka, czy on mnie widział? Nieźle, w głowę. Właź do środka! O. Tutaj przecież było gniazdo. Przyszedł tu. Jest. W końcu. Ucho rojaka. O co chodzi z tymi uszami? Daryl Dixon, no kurde, zbiera uszy. Tutaj ten zbiera uszy. Bardzo rozumiem. Kurde, blada. Dobra. Co, podnieś i jedziemy stąd. Tylko jedziemy tu. Dik, jedziemy w to miejsce. O kurka, że mnie tylko żaden nie rzucił. Oj. A nie, walizka. Wiem, że paliwo. Dobra, jest i...
Kolejny obiekt Nero. Jaki mamy stan? 79. Naprawmy. Zobaczmy, co da się zrobić. Benzyny mamy 51. Chyba sobie, kurde, jaja robią. Skąd oni się tu wzięli w ogóle? Ja tu wejdę, czy ja tu wejdę? No pewnie, że nie wejdę. Dobra, po mnie. Przykro mi. Ale już po mnie. Przedostań się tu. Nie. I'm sorry. Kurde, ale w tym miejscu to mógł przejść. Aż tu. Dobra, to znamy. Nie wiem, czy to. Notatka 701. To nasza druga wyprawa do systemu jaskiniowego groty High Desert, czyli terenu 15. Kontynuując badania doktora Blacka, potwierdziliśmy śmierć dużej kolonii nietoperzy Euderma maculatum, plamków uszatych. Kolonia liczyła od 3 do 4 tysięcy osobników. Przebadane osobniki, oprócz spodziewanych objawów w postaci prążkowania mięśni, żylaków i utraty sierści, noszą ślady ugryzień i zadrapań, mają rozerwane błony skrzydłowe, a ich obrażenia odpowiadają późnej fazie agresji obserwowanej wśród innych zwierząt. Poza tym, co to w ogóle za infekcja do jasnej cholery sprawiła, że nietoperze dosłownie rzuciły się sobie do gardeł? Całe szczęście, że mnie przy tym nie było. Muszę oznaczyć próbki do laboratorium. Mam nadzieję, że doktor Black jednak się myli. Oby co do tego też się mylili, ale pewnie nie. A to skurwiel! Dobrze, jeszcze raz. A umiejętności nie mamy nic. Kurde, no właśnie. Wiedziałem, że kiedyś się to stanie. O! Dobra, sporo ich tu jest. Proszę podnieś i jedź. Czy ta porta, ona się gdzieś tu kryje? Ona się pojawia dopiero wtedy, jak ja tutaj podjeżdżam, co? Zdradźcie mi ten sekret. Dobra, jest paliwo. Są też głośniki. Zombiaki jedzą. To cóż to jest? Jakaś broń dobra? Nie. Benzyna. Tak, a propos, to sobie dotankujemy. Świetnie. Na wszelki wypadek. Dobra, widzę, że chyba tutaj musimy zepchnąć samochód. Jak zepchnę ten samochód na bok, to... To będzie zepchnięty na bok. Dobra, tutaj coś jest. Tylko po piwie. O. Tak.
Ile? 64% tłumika nam zostało. Tam są... Kurde... Jak rzucę mołotowem. A kurde, to jest też kanister. No i co ty na to, świrusie? Proszę, spłonął już. Świat jeden został. Kurde. Okej. Kolejne trofea. Nafta, złom. Jest to jeszcze jakiś kurka wodna, głośnik? Widzę, natomiast... Generator już. Który jest tu. No to jazda. Wystarczy. Zielone światła to dobrze. Cholera, to mi ich wszystkich ściągnie na głowę. Prowadzono na terenie stan wyjątkowy. Nie stawiaj oporu Niro i lokalnym organom. No wreszcie. Dobra, zobaczymy, co tu mamy. Jeszcze jeden mikrorejestrator. Atakują nas! Powtarzam, że tak ci ten w końcu powie, co wy tutaj wyprawialiście. Nie macie prawa, żeby tu... Jestem oficerem bojów i kradztwa The Schultz. Tamten mężczyzna, pułkownik Garrett, dał mi wszystkie niezbędne upoważnienia. Co to w ogóle jest? Tylko wykonujemy rozkazy. Nie rozumiecie sprawy, a wszystko najlepsze. Będzie dobrze. Jakie ładunki wybuchowe? Zamykamy autostradę. Ktoś musi powstrzymać tę cholerną plagę. Surviving isn't living. Co się dzieje? Co wy wyprawiacie? Na ziemię, na ziemię! Bojówka, Rafa de Schultz. Czekaj, czekaj. Ta młoda Lisa coś mówiła, że pojawili się w Merion Forks. Ciekawe, gdzie się poznali. Zrobiłeś dla naszego obozu. Chyba źle cię oceniłem. Raz jeszcze. Przepraszam. Bez odbioru. Dobrze, czyli mamy zrobione. St. John, tu Copeland. Eli mówi, że ma część do twojej maszyny. A ja nie mam dość kredytów obozowych. Tak jak je skołujesz, wbijaj. Dobijemy targu. Bez odbioru. Dobra. Fajna wiadomość, że będą jakieś ulepszenia motocykla. Gdzie my teraz byśmy chcieli się znaleźć? Teoretycznie moglibyśmy jeszcze ten obóz zrobić, znaczy teren badań. Tylko zaczę czas, ok, mamy. Więc tak, zanim udamy się tu, to zrobimy właśnie tego. Tyk. Szybka podróż. Fuck. A motor jest, okej. Okay. Metrów. Trochę musimy się cofnąć. Paliwa 51%. Ale... Kurczę, w tym miejscu chyba powinna być... Powinien być kanister z benzyną. Zawsze.
Raz przynajmniej był. Że nie pamiętam, gdzie go znalazłem. Mi świta, że niedaleko tej ciężarówki. O, jest. A, no i proszę, to się nigdy nie skończy. Gorzej, że jest noc, ale może... Nie, zaraz, kurde, nie ten przycisk. O Jezu. Zejdź, dyk. Pójdziemy się przespać. Właśnie tak. Żeby nie ryzykować zbytnio. Zrobione. Nie. O, warto, super. Kimnę się tylko na chwilkę. Niech się robi dzień. Dość tego. W drogę. I możemy ruszać. Oznaczmy jeszcze raz. Dobra, oznaczone. Siedź, będziemy musieli się wrócić tym tunelem. Nie, sekundka, czy to nie jest ten obóz z Hordą? Może nie, chociaż... Nie, raczej chyba nie. Tamten obóz dokończyliśmy w którymś odcinku. Chodzi mi o tą hordę. A kurde, to jest... Przecież ta kopalnia. Do licha ciężkiego to co przyszedł. Czas na zrobienie jej. Szybki zapis w razie czego. Więc tak. Przygotować sobie motor do ewentualnej ucieczki. Bomba dymna, tłumik do broni podstawowej, a weźmy. Przyłącz. Mieliśmy tutaj wziąć wabik. Ale nie wiem, czy rzucić ten wabik na przykład tutaj, a schować się w tych przeczorach. Nie wiem, czy oni go w ogóle usłyszą. No kurde, chyba żartujecie. O, snajper?
O kurwa. Dobra, nie mam w ogóle już. Dziękuję bardzo. Wyłącz. Gdzie ja w ogóle mam iść? Dobra, kurka wodna. Ale to trzeba jakoś w ten sposób zrobić. Całe szczęście, że mamy tutaj... Chociaż chwila, tam jest kurde... Snajper gdzieś. Jakby jego jakoś wykorzystać, tylko że kurde, ja on by strzelać musiał w te zombiaki. Dobra, inny plan. Rzucam tam. Ja. Zrobię sobie granat odłamkowy też mam. W razie czego ty, to może granatę. Ale najpierw. Dobra, nie ma co przyłączać. Najpierw zrobimy tak, wabik. Rzucę go tam i rzucę granat dymny. Znaczy odłamkowy, sorry. No kurde, naprawdę oni są tacy mocni. Dobra, z hordą nie ma żartów, jak widać. Ale ja się obawiam, że na takie rozwiązanie mi nie starczy po prostu energii. Znaczy amunicji, co ja gram. Kurde. Ej, zostało już ich tylko tylu? Może jednak. Przeładuj. Boże, przeładuj. No to świetnie. Wow, horda w kopalni White King. Osiągnięcie, one down. Misja wykonana. Ostro. Zabójca hord 3%, no bo pierwsza cel. Hordy to nasz najgroźniejszy przeciwnik. Pewnego dnia będę gotowy, puszczę je wszystkie z dymem. Ok. Postrzelił mnie! Leż. Ktoś dostał! Dostał! Pierdzieleni. Poczekali na okazję. Dobra, to mam nadzieję, że już nie ma tu nikogo. No, chociaż tutaj... Nadajnik Niro, w kopalni. Okej. Te granaty, kilku. A nawet niezłą grupę. Rozwaliło. Dobra, mamy tutaj apteczkę, przyda się. Jeszcze jeden mikrorejestrator. Ciekawe, czy ten mi w końcu powie, co wy tutaj wyprawialiście. Dobra, najpierw tam. To co zalecił lekarz. Co tym razem? Dobra, kondycję bierzemy. Jednak bieganie lepsze jest... życie dzięki chemii. Ważne w tej grze. Co by nie było. Nie wiem, czy... Zarażonych, a nie świrusów. Nie mów ciszej. Jest
Tu widzę ich. To dlatego ty zaczynasz się ruszać. Doktorze, zaczynają się... Co ty wygadujesz? One hibernują. O tej porze dnia będą... Proszę, po prostu... Daj mi pracować, do cholery. Prawie... Szlak! Co to? Kiepski sposób, żeby się nauczyć, że hordy jednak lepiej nie budzić. Jezu Chryste. No, ale pamiętamy o snajperze, który gdzieś tu jest. I pewnie na nas czyha. O, właśnie. Czyli snajper... To się przyda. ...będzie obezwładniony snajperką. Ok. To trzeba jeszcze trafić. O kurde, ona trafia. Kubana, no. Weźmy ammo od niej. To ci się już nie przyda. No i dobra. To coś moglibyśmy wytropić. Dobra, rozejrzyjmy się. Jest wędka. Co my tu mamy? Znów mam drop. Gdzie on nas prowadzi? Muszę się przyjrzeć dokładniej. Dobra, ale czemu? Wydaje mi się, że... Gdzieś tu musi być coś jeszcze do wytropienia. Ups. Tutaj. Którędy? To jest? Ha, wciąż sobie radzę. Ciekawe, co wytropimy. O, dwa ślady. Teraz. Dobra, sekundka, najpierw shit. To tutaj. Częściej mi się kontroler gdzieś tu. Więc... O, jest to. Dobra, co my tu mamy? Mam cię. Ale jest jeszcze ślad tam. Bo my tropimy w ogóle. Bo nie chodziło o to miejsce, co? Chociaż... No, zobaczmy. Jest. Co jest, kurwa? Może trzeba to sprawdzić. Tu? Złom. Jeszcze. Mata, ale nic takiego konkretnego.
Pójdę jeszcze w drugą stronę. Tu są ślady, ale tu się urywają już. Dobra, sprawdzimy. Tu jeszcze jest jakiś obszar do tropienia. Zbliżmy się. Tu. Dobra, gdzie? Tam jesteś. Banda morderców i ich przybłędów zaczynają strzelać, jak tylko cię zobaczą. Kurka wodna. A, tu są. Jazda z tym. Dobra, czyli tak. Jest chyba tylko taka mała grupka. Jak to wygląda? Jeszcze ktoś? Cholera. Aha, i tylko takie zbiorowisko przedmiotów. To już raz coś takiego znaleźliśmy. Dobre i to. Czyli tak, teraz mamy się dostać znowu do Hot Springs. Tutaj, ale byśmy jeszcze po drodze zrobili sobie ten, a potem ten. Nero. Sorry. Szybka podróż. Możliwa by była tu chyba dopiero. Albo i nie. Może za mało paliwa mamy. Żeby wykonać szybką podróż. Teraz zobaczymy. Albo może byłem za daleko motocykla. Sprawdźmy teraz. Można. Dobra. To się przenieśliśmy już w bliższe miejsce. Stąd sobie pojedziemy do tego obszaru Nero kolejnego. Ale na ten moment będę kończył i zapraszam Was na następne odcinki. Dzięki, że tutaj byliście. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.